Mam na imię Ira, jestem z Ukrainy. Ja nazywam się Aleksandr. To moja pierwsza praca w Niemczech. Jestem Ewelina i zajmuję się tutaj podcinaniem pędów oraz zbiorem truskawki. W tym roku pracujemy przy zbiorze i pakowaniu truskawek we wschodnich Niemczech. Przygotowaliśmy kilka porad i wskazówek, na które warto zwrócić uwagę. Bezpieczeństwo i higiena pracy są w zakładzie bardzo ważne. Z tego powodu podczas szkolenia brygadzistka regularnie omawia z nami najważniejsze punkty. Wyjaśnia nam również przy tym, jak należy postępować w nagłych przypadkach. Nosimy odzież roboczą zapewnioną przez zakład. W jej skład wchodzi także solidne obuwie robocze. Przed zbiorem musimy umyć ręce. Zanim zaczniesz, załóż rękawice. Służą one utrzymaniu higieny. Kiedy poruszamy się w szklarni pieszo, uważamy na pojazdy i nie blokujemy dla nich przeznaczonych tras. Żeby zbiór truskawek był optymalny, zanim będziemy je zbierać, ustawiamy kwiaty tak, aby truskawki mogły rosnąć w kierunku przejścia. Podobnie jak w przypadku wszystkich powtarzających się czynności, pomocne w łagodzeniu przeciążeń mięśni i stawów mogą być proste ćwiczenia korekcyjne. Tutaj na terenie zakładu możemy zawsze zostawiać nasze butelki w środkowym przejściu. Regularne picie wody jest bardzo ważne. Podczas zbioru używamy wózków, które poruszają się po szynach między truskawkami. Wjeżdżając między rzędy, pchamy wózek przed sobą, aby łatwo dostrzec możliwe potknięcia. Następnie rozpoczynamy zbiór truskawek. Zebrane truskawki są sortowane do pojemników według różnych kategorii. W szklarni znajdują się budki dla trzmieli i pszczół, które zapylają kwiaty. Może się więc zdarzyć, że zostaniemy użądleni. Zawsze działaj natychmiast. Wezwij pomoc i opatrz użądlenie. Jeśli zastosujesz zimny okład na miejsce ukłucia, to złagodzi to ból i obrzęk. Przerwy są nieodłącznym elementem w pracy. Można je spędzić w przeznaczonym do tego pomieszczeniu albo na zewnątrz. Ważne jest, aby pić dużo wody niezależnie od pogody. Aby zachować higienę pracy, myjemy ręce przed powrotem na stanowisko. Gdy później opuszczamy rzędy, najpierw pchamy wózek do środkowego korytarza. Kierowca podłącza kolejno poszczególne przyczepy transportowe do ciągnika, który następnie zawiezie je do miejsca dalszej obróbki. Truskawki są automatycznie rozładowywane z wózków transportowych i układane na paletach do tymczasowego przechowywania. W dziale pakowania pracujemy na różnych stanowiskach pracy. Najlepiej jest stać na matach zapobiegających zmęczeniu i w razie potrzeby korzystać z podpórki do stania, aby nie nadwyrężać pleców i stawów. Również proste ćwiczenia mogą przynieść ulgę. Ważne jest zachowanie ostrożności przy maszynach i taśmach. Posiadają one wprawdzie osłonę przed wkładaniem rąk, ale nadal istnieje ryzyko odniesienia obrażeń. W przypadku usterki urządzenia należy wezwać odpowiednich serwisantów i nie naprawiać go samodzielnie. Więcej wskazówek na temat pracy sezonowej w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej www.agriwork-germany.de. W tej firmie podoba mi się to, że zapewniają nam odzież roboczą. Podoba mi się tutejszy przyjazny zespół. W przyszłym roku myślę, że też tu przyjadę, ponieważ bardzo podoba mi się ta praca.